znajdujemy się na terenie sekcji MNT, napraw tłuszcz. Dzisiaj chciałem zaprezentować Państwu tabor typu VT627. Znajdujemy się przy seryjnym numerze 102. Pojazd ten został wyprodukowany w Niemczech do obsługi kolei mazowieckich. Trafił w latach 2005-2006. Tego typu taboru sekcja tłuszcz posiada 4 sztuki. 101, 102, 104 i 105. Posiada tutaj, zobaczymy, urządzenia zderzne, urządzenia pociągowe typu hak ze śrubą żyńską, przewód główny, przewód hamulcowy, podłączenie do urządzeń sterowania systemem informacji podróżnego i podłączenie do sterowania w trakcji wielokrotnej. Trakcja wielokrotna, to znaczy możemy tego typu tabory spinać ze sobą wielokrotność i wszystkie tabory maszynista będzie sterował w pierwszej kabiny sterowniczej. Dość ciekawe rozwiązania zastosowane przez firmę niemiecką w tego typu taborze. Jednym z ważniejszych to było to, że posiadał ten tabor tak zwane już monobloki. To znaczy nie było koło z obręczą, tylko był to jeden całkowity zestaw odlany z jednego całkowitego metalu. Tabor spalinowy troszeczkę wymaga więcej od maszynistów przy jego obsłudze, przyjęciu i zdaniu. Dlaczego? Pojazdy spalinowe posiadają zbiorniki paliwa, który jest głównym źródłem do zasilania silnika, jak również system olejowy, gdzie możemy sprawdzić stan oleju w silniku, w przekładni. I dlatego pan maszynista musi to przed wyruszeniem w trasę, podczas przyjęcia sprawdzić. Tutaj akurat posiadamy zbiornik z wlewem paliwa i odpowiednie okna do stanu poziomu paliwa. W tych okieneczkach sprawdzamy, do jakiego stołu jest zatankowany zbiorniczek. Znajdujemy się teraz przy jednym z ważniejszych urządzeń w okresie zimowym, to znaczy waporze, piecu. Ten piec daje nam ogrzewanie przedziałów dla podróżnych, jak i również dla kabiny maszynisty. Także jest to bardzo ważny element w okresie zimowym. To jest sprężarka wraz z silnikiem elektrycznym firmy Knorr. Ona wytwarza nam ciśnienie powietrza kierowane do zbiorników głównych, pomocniczych i na układu całego przewodu głównego. Całość silnika zawieszony jest pod pudłem wagonu, jak i cały układ napędowy. Jak powiedziałem, jest to zastosowana przekładnia hydrokinetyczna, to znaczy, że praca oleju hydraulicznego wymusza nam obrót turbiny, która jest napędza nam wał kardana, a następnie przenosi to na zestawy kołowe. Tabor ten posiada dwa wózki, jeden jest to wózek toczny, drugi wózek napędny. Jedną z taką nowością, która była stosowana w tego typu czasie, to jest hamulec tarczowy. Była to nowość, gdyż w polskich kolejach był on bardzo rzadko stosowany, w większości na wagonach, na szynobusach tego typu nie było. W Niemczech był stosowany system tarczowy. Jest to hamulec bardzo wydajny, bardzo efektywny, potrafi skrócić jak nam drogę hamowania i efekt hamulca jest bardzo odczuwany przez maszynistę. Urządzenie, które jest zamontowane pod pudłem, teraz co widzimy, jest to chłodnica oleju z przekładni głównej, która służy nam do odbierania ciepła, które jest wytwarzane pod wpływem przepychania się przez przekładni na turbinę, na zestawy kołowe. Wydziela się nam jak ciśnienie, tak zwane się robi ciepło. Ciepło to jest oddawane przez tą właśnie chłodnicę i odpowiedni parametr temperatury oleju trafia z powrotem do przekładni głównej
i do ponownego napędzenia nam zestawów kołowych poprzez przełożenie hydrauliczne. Temperatura maksymalna tego płynu oleju wynosi 92 stopnie. Serce naszego całego pojazdu to jest silnik spalinowy, który został zawieszony pod pudłem naszego pojazdu. Tak jak mówię, to jest dwurzędowy w systemie V, 12-cylindrowy silnik diesla. Pojazd ten, jak maszyniści powiadają, jest to pojazd z duszą, bo każdy silnik sobie gra, co nam w duszy gra. I kto jeździ samochodem czy innym, może słyszeć jego pracę i wyczuć, czy go coś boli, czy nie. Tak samo i maszyniści wyczuwają prawidłowe działanie silnika i mogą stwierdzić, czy pojazd jest sprawny, czy nie. Jak widać, jest tu cała zawieszona klapa inspekcyjna. Tu mamy urządzenie, które reguluje nam obrotami ręcznie silnika. To znaczy, możemy sobie zwiększać za pomocą tego suwaka obroty lub zmniejszać. W trybie awaryjnym, w trybie prawidłowym, tą całą robotę wykonuje nam serwomotor, który nam służy do sterowania z kabiny maszyny przez zadanie do sterowania obrotami silnika spalinowego. No i cały system doprowadzania paliwa, powietrza, płynów chłodzących i innych rzeczy, jak to w silniku diesla. Styl tradycyjny. Te fotele, które tu widzimy, są oryginalnymi fotelami z firmy niemieckiej. Zmieniło się jedynie tylko poszycie, tapicerka w barwach kolei mazowieckiej. Jak widzimy, fotele są bardzo wygodne, przestrzenne. Osadzenie szyby w ścianie bocznej jest niskie, co powoduje, że podróżujący ma dość dobry widok na zewnętrzną stronę i może podziwiać panoramę mijającego się krajobrazu. Niskiego napięcia, to jest całe serce do sterowania tego typu taborem. Znajdują tu się urządzenia zabezpieczające, jak i sterujące całym systemem na znajdującym się na tym typu taborze. Następną szafą, którą posiadamy, jest to szafa, tu jest zamontowany system rejestratora, jak i również system radio łączności, bezpieczniki od prostownika i załączenie systemu ogrzewania wapora. Znajdujemy się w kabinie sterowniczej maszynisty pojazdu 62 VT627-102. Mamy tutaj przed sobą pulpit, z którego maszynista obsługuje dany typ pojazdu. Steruje jak również prędkością zadaną, jak i hamulcem danego typu pojazdu, obsługą drzwi, otwieraniem i zamykaniem prawej i lewej strony, systemu informacji podróżnych, jak również radio łączności radiotelefonem. W kabinie znajduje się nastawnik kierunkowy, w którym nam wybiera kierunek jazdy danego pojazdu. Jest to kierunek w przód, tył. Następnie zadajnik mocy. Ty
tym oto zadajnikiem mocy pan maszynista steruje prędkością danego pojazdu. Mamy szereg tutaj różnych dodatkowych informacji i urządzeń do obsługi. Nabiew kabiny, wentylator kabiny, sterowanie silnikami, załączaniem, wyłączaniem silników, ustawianiem sygnalizacji oświetleniowej, załączenie oświetlenia przedziałów pasażerskich, jak i kabiny maszynisty. Następnie urządzenie dość bardzo ważne, załączenie rozrządu. To urządzenie powoduje nam to, że pojazd zaczyna nam pracować. Tutaj jest zastosowana spężarka knorowska zasilana silnikiem elektrycznym 110 V. Dość taką ciekawostką i nowością i dość antycznym wynalazkiem jest właśnie zegarek, który posiada tabor. To jest zwykły zegarek sprężynowy, nakręcany poprzez sprężynę, ustawiany poprzez pokrętło i służy do ustawiania czasu. Następny wskaźnik, który tu znajduje się, to jest prędkościomierz. Tabor ten porusza się z prędkością maksymalnie 120 na godzinę. Następnym zegarem naszym zamontowanym na tego typu taborze jest to wskaźnik pomiaru ciśnienia w przewodzie głównym i w przewodzie zasilającym. Wskazóweczka żółta wskazuje nam ciśnienie w przewodzie głównym, wskazówka czerwona, przewód zasilający, tak zwane zbiorniki główne. No i ostatni zegar zamontowany na tego typu taborze to jest ciśnienie cylindra hamulca. Są tu zamontowane dwa cylindry hamulcowe i jak zauważymy za chwilę jest jedna wskazóweczka czerwona, druga jest biała. W zależności od podłączenia jedna wskazuje jeden wózek, druga informuje nas o ciśnieniu cylindrze hamulcowym na drugim wózku. Sygnały dźwiękowe, sterowanie wycieraczkami i sterowanie hamulcem postojowym i kran maszynisty, który służy nam do luzowania i hamowania danym taborem. Na dane lata produkcji ten tabor był dość wysoko zaangażowany technologicznie. Posiadał dość ciekawe rozwiązania stosowane na kolei. Posiadał jedną z rzeczy, która była nowością w Polsce, tak zwany hamulec tarczowy, jak również hamulec elektromagnetyczny. Na pojeździe spalinowym, a jednak był zamontowany hamulec elektromagnetyczny. Hamulec ten elektromagnetyczny sprawiał bardzo dużą rolę, gdyż powodował skracanie drogi hamowania. Jest on używany do dzisiaj, jest sprawny. Tabor tego typu posiada system hamowania Knorr. Jest to jeden z lepszych systemów hamulca, docenianych przez maszynistów, jak i przez wszystkich zwolenników tego typu taboru. Tabor ten w stosunku do swoich lat świetności w tym czasie posiadał dość ciekawe rozwiązania na temat ogrzewania kabiny maszynisty. Posiadał on nagrzewnicę centralną z wentylatorem. To znaczy, że przez układ silnika chłodzenia z płynu chłodzącego dostawał się tutaj ogrzany płyn chłodzący, który nam ogrzewał kabinę i następnie wentylator wydmuchywał te ciepłe powietrze na zewnątrz kabiny. Tabor ten posiada dwa rodzaje, można powiedzieć, ogrzewania, tak zwany krótki obieg z silnika spalinowego. To znaczy, że ciecz chłodzoną, silnik spalinowy wykorzystywany jest do ogrzewania przedziałów podróżnych, jak i również kabiny maszynisty. Stosowane jest to przy dość niewielkiej różnicy temperatur poniżej zera lub okolicach zera i następnie ogrzewanie tak zwane waporowe, gdzie stosuje się dodatkowy piecyk, który dogrzewa nam skład podróżnych przedziały pasażerskie względem temperatury zewnętrznej. Bliźniaczym taborem do 627 jest tabor VT628. Jest to bardzo podobna konstrukcja do tego typu taboru, tylko że jest połączony dwa wagony spięte ze sobą. Znajdujemy przy taborze VT628-009, drugi człon jest 019. Jak mówię wcześniej, jest to bliźniaczy tabor, posiada podobną sytuację systemu napędowego. Tutaj akurat jest zastosowany silnik chłodzony powietrzem, w tamtym taborze mieliśmy silnik zastosowany chłodzenie cieczą.
Poza tym system sterowania, jak i obsługi tego taboru jest identyczny. Różni się tylko tym, że są dwa człony spięte ze sobą w trakcie wielokrotną, bez możliwości rozłączenia w sytuacjach normalnej eksploatacji. Rozpinany jest tylko w sytuacjach napraw i modernizacji lub przeglądów tego typu. Tak jak tutaj widać, pulpit sterowniczy kabiny maszynisty jest identyczny w stosunku do VTK 627. Tabor 628 posiada hamulec postojowy, tak zwany hamulec ręczny. Jest to hamulec zwykły, tradycyjnie stosowany w jednostkach N57 i innych taborach. To jest hamulec łańcuchowy. Po prostu poprzez skręcenie kolby, przesunięcie przez tryby i łańcuch, jest wyciągana śruba rzymska, która naciąga linkę nam i powoduje nam zaciśnięcie się tarczy stawki hamulcowej na tarczy hamulcowej. 627 posiada system pneumatyczny. Po prostu sterowanie tym przeniosi się na załączenie, wpuszczenie lub wypuszczenie powietrza z układu hamulca postojowego. W dzisiejszym odcinku dziękujemy, to już wszystko. Zapraszamy do korzystania z naszych usług, jak również jeżdżenia taborem 627. Autobus szynowy pod tankowanie, musimy uzupełnić stan paliwa w zbiorniku przed następną trasą.